serdecznie zapraszam tutaj do mnie na scenę was wszystkich. Po to wszystko, żeby pozyskać do niej środki na leczenia, dokładnie na to, żeby przywrócić zdrowie, bo sprawia między innymi pokazali Anna Wyszkoni, wokalista i zespołu Zy. Witam cię, moja droga Klaudia, jest tutaj z nami Klaudia, z pewnością zaraz z krzykami obrawami, jest także z nami, z tego co wiem, mama Ewelinka. No i moi drodzy, właśnie przyjechał do nas. Można było całą nas krzywić na obecność. Ja tutaj postaram się zaraz zadać kilka pytań. Moi drodzy, z pewnością witam was serdecznie. Jeszcze raz wielkimi błogami przywitajmy naszych rowerzystów. Jeszcze raz, dla Klaudii, z Rysów Wokelu, to oni przyjechali do nas tutaj po to między innymi, żeby wesprzeć Klaudię, by móc pozyskać pieniążki na leczenie, tak? Na, jak masz na imię, powiedz mi? Dagmara. Powiedz mi, skąd jesteście, jaki jest cel? No choć cel już znamy, ale może coś więcej chciałabyś o tym powiedzieć. Jesteśmy z całej Polski. Tak, jesteśmy z całej Polski. Jesteśmy w głównie w mierze strażakami, dołączyły do nas też osoby tutaj pozostałe, które są siostrami, kuzynkami, znajomymi, więc jest nasz cała kupa. Witamy wszystkich w EKL-u, dziękujemy za takie powitanie. Cieszymy się, że dojechaliśmy. Było wiele problemów, ale jesteśmy tak jak zaplanowaliśmy tutaj dzisiaj w sobotę 29 sierpnia. Jest z nami też Klaudia. Ja tutaj chcę raz podziękować całej ekipie, wszystkim, którzy jechali tutaj z chłopakom z mojego roku, ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W ogóle za pomysł, za to, że mnie też zaangażowali w tą akcję, że daliśmy radę przejechać. Dziewczynom tutaj Dagmara i Ola, które jechały z nami od samego początku. Chłopakom z Gadowic, tam jest w koszulkach tak jakby Robert i Mateusz. Chłopaki jechali, weszli z nami na rysy, jechali cały czas. To jest to jeszcze Daniel, nasz kierowca, przez trzy pierwsze dni, później musiał wrócić do pracy, ale wrócił do nas tutaj na hel, żeby znalazł nam jechać. Tutaj drugi kierowca na EMI, bez nich byśmy nie byli w stanie przewozić swoich rzeczy, z nimi plakatów, kalendarzy, koszulek, różnych rzeczy. Dziękuję wszystkim, którzy teraz przyjechali tutaj z nami, chcieli się dołączyć, chcieli wesprzeć Klaudię, bo to akcję organizujemy dlatego, żeby ta dziewczyna mogła w końcu widzieć. Ona jeszcze nie widziała nigdy twarzy swojej mamy. Ona chce odzyskać wzrok, żeby żyć tak jak każdy z nas. Przeszła jedną operację w 2013 roku, przeszła pokorek macierzystych w Indiach. Jej wzrok delikatnie się poprawił. Lekarze mówili, że ona nigdy nie będzie widzieć, jednak teraz jest szansa, że ona będzie widzieć na metr półtorej normalnie. Potrzeba dwóch, trzech takich operacji, które byłyby wykonane teraz w Chinach. My swoim przejazdem chcieliśmy zainspirować ludzi do pomocy, żeby się dorzucili tak do przysłowiowej puszki albo wpisali na konto, żeby ta dziewczyna mogła odzyskać wzrok, żeby w końcu mogła zobaczyć twarz swojej mamy. Dlatego taki gest od nas, siedzieć na rowery, powiedzieć, że przejedziemy całą Polskę, nagłośnimy to, znajdą się ludzie o dobrym sercu, którzy też będą chcieli spełnić jej marzenia, które kiedyś jeszcze wydawały się nierealne, ale teraz medycyna, jest postęp w medycynie, jest szansa, że Klaudia odzyska wzrok. Koszt jednej operacji 140 tysięcy złotych. Klaudia musiała przejść z nami dwie, trzy takie operacje, nawet w krótkim odstępie czasu. My chcieliśmy zadać pół miliona. Kwota, którą zebraliśmy, jest jeszcze dużo, dużo za mała. Jednak to nie jest koniec akcji. My ciągle chcemy pomóc Klaudii. Wrócimy razem, będziemy coś jeszcze myśleć.
Na razie zebraliśmy coś około 30 tysięcy tylko, jednak z chłopakami wrócimy na szkołę w październiku, będziemy dalej myśleć nad tym, jak można promować to wśród ludzi. Zachęcamy was do wsparcia, będziemy mieć swoje puszki, będzie można kupić koszulki nasze, jak tutaj mają osoby, pomoże Jana KR, które są cegiełkami na rzecz Klaudii, która mamy nadzieję, że zobaczy zdjęcia z tej wyprawy, będzie mogła zobaczyć nas, zobaczy przede wszystkim swoich rodziców i będzie dziękować wszystkim za to, że są jednak dobrzy ludzie i da się zrobić to, żeby razem wszyscy mogli zrozumieć się i zebrać te pieniądze. Ta dziewczyna poleci do Chin, lekarze zrobią jej operację i w końcu zobaczy. Ja pozwolę sobie jeszcze zadać takie pytania, które sobie dla was przygotowałem, moi drodzy. Czy to jest wasze takie pierwsze przedsięwzięcie może? Tak, to jest nasze pierwsze przedsięwzięcie. Na początku myśleliśmy, że to będzie tylko przygoda, a jednak okazało się, że to jest coś więcej. Złożyliśmy tego wspaniałą akcję artystyczną. Jesteśmy teraz wszyscy na Helu. Cieszymy się z tej... Do mikrofonu, dobrze? Cieszymy się bardzo z tego, że jesteśmy tutaj wszyscy razem, bezpieczni. Nikomu się nic nie stało, ale to wszystko robimy dla Klaudii. Klaudia, dziękujemy jeszcze raz, że jesteś tutaj z nami. Ja może jeszcze tak krótko, żaden z nas jakimś zawodowym kolarzem nie był, ale my udowodniliśmy, że jeżeli człowiek chce, to może pokonywać swoje bariery, nieważne jest ból, zakwasy, zła pogoda, da się wszystko zrobić. Dlatego my wierzymy, że tym swoim małym takim przedsięwzięciem ludzi zainspirujemy i że ktoś teraz też pokaże, że jak my możemy, to inni mogą. Także dziękujemy wszystkim, prosimy jeszcze o wsparcie. Mamy nadzieję, że nam się uda zrealizować ten cel, który sobie założyliśmy. Moi drodzy, jak sami widzicie, ja także odczułem, że to wydarzenie, które dziś ma miejsce w Helu, jest naprawdę dla nich wielką przygodą i satysfakcją. Ja widzę, że oni przez cały czas są uśmiechnięci, byliście uśmiechnięci, bo nie ukrywam, że bardzo aktywnie obserwowałem wasze poczynania poprzez stronę, wiadomo, Facebook. Ja tylko mam takie pytanie na koniec. Czy naprawdę z rysu widać ten Hel? Widać. O, moi drodzy, jeszcze raz dla nich wielkie brawa. I zachęcam do wrzucania pieniążków do puszki. Tutaj są ochotnicy ze Straży Pożarnej, moi drodzy. A teraz zapraszam tutaj do nas Klaudię, która zaśpiewa dla państwa. Nie ukrywam, że śpiewała także z Anią Wyszkoni zespołu Łzy. Jeżeli chcecie, to zostańcie tutaj z Klaudią, jeżeli ktoś chce. Klaudia teraz dla państwa tutaj zaprezentuje, bo Klaudia także śpiewa. Bardzo dobrze się uczy, jest bardzo sympatyczną dziewczyną, lubianą. No i po prostu pomóżmy. Niech... Yeah.
Moi drodzy, przypomnę, że przed Państwem Klaudia za chwilę zaprezentuje się w kolejnym utworze.